Okej, moi drodzy, a więc witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a zarazem w 25. już odcinku z Cyberpunka 2077. Na samym wstępie, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, przeczytać opis, a my ruszamy już do gry. Znaczy, w ogóle wczoraj miał być taki, znaczy był taki, w sensie dla mnie dzisiaj dłuższy odcinek z Minecrafta, bo wcześniej Minecrafta nie było. I jakby fajnie, że był ten dłuższy odcinek, tylko tyle, że trochę jakby późno, bo znaczy, nie wiem, jest 18:30, jak to nagrywam. To teoretycznie o 19 już powinien być tak chociaż w Full HD ten odcinek, ale nie wiem. Wiem, że nigdy więcej nie będę robił dwugodzinnych odcinków, to jakby nie ma ten... 2 godziny 16 minut jest, nie? Także ten, ale no zrobiłem jeden dłuższy odcinek, nie wiem, w ogóle powiem wam, że dzisiaj tak się zastanawiam, nie mam jakoś tak pomysłów na gry. Ale... W sensie na gry, na filmy, nie wiem jakby co i jak nagrywać, także po prostu nagrywam Cyberpunka, bo tutaj zawsze coś jest do zrobienia, bo jest, jakby misje są. tyle dobrze, to mi ratuje teraz, znaczy nie, co? Filmy, o. Ale możecie napisać, bo mam jakiś czas temu kupiłem sobie wszystkie części GTA, od chyba trójki do piątki, mam wszystkie. I możecie pisać w komentarzach, czy może zainteresowałaby was któraś, wiecie, jakieś tam GTA 4, albo wszystkie dodatki do GTA 4 mam. Albo może jakieś Vice City, coś ten, bo powiem wam szczerze, że przeszedłbym sobie, a czy to zależy po prostu, czy wy chcecie sobie to zobaczyć u mnie na kanale, czy nie. Bo nagrać mogę, bo mam. I też miałbym po prostu sobie jak to na to nagrywać. Ewentualnie mogę też przejść to Watch Dogs 2 i Horizon Zero Dawn, ale to możecie sobie zobaczyć w ogóle te gry, jeżeli nie znacie. Na moim kanale już były, tylko że po prostu nagrywałbym je od początku, bo nawet nie pamiętam w ogóle co tam się robiło, jak się grało. Musiałbym sobie wszystko odświeżyć. Także, no, nie wiem, no lecimy sobie do gry. Mówię, tak po prostu ostatnio mnie naszło, po prostu, żebym sobie pograł, powiedzmy, jakieś takie GTA. Ale to po prostu piszcie w komentarzach, bo no, po prostu posłucham waszej opinii, nie? Do tego, no bo to właściwie w zależności od tego, czy po prostu chcecie to oglądać, ale dobra. Mamy sobie przeczytać wiadomość od Rivera, pod to jest telefon. I teraz River. Regina River, okej. Okay. Komunikator, bardzo. Spotkajmy się gdzieś tam. Tyle? A, to tyle, dobra, okej. Okay. No to bierzemy sobie w takim razie motorek, jakiś fajny. Aż rzekiego czy coś i lecimy sobie do Rivera. Tak się zastanawiałem, czy robić sobie może już fabułę, czy dalej ci to poboczne, ale jak na razie robię te poboczne, bo fabułę będę miał sobie jeszcze do zrobienia później. Uwaga, czy zmieniłam... Jej! W poprzednim odcinku miałem problem ze zmianą kamery, nie wiem z jakiego powodu. Nie wiem, czym to było spowodowane, o. No, nie wiem, powiem wam automatycznie, autentycznie dzisiaj po prostu jakoś tak, no nie mam pomysłu na co nagrać. W Minecrafcie to tam już w ogóle nie wiem co chcę zrobić. Coś, nie wiem, czy po prostu nie będę sobie budował dalej jakiś tam farm, czy coś takiego, bo mam to sobie do porobienia. Ale no nie wiem, no to... Czy też musicie wiedzieć, że jakby Minecrafta nie traktuję jakoś tak bardzo jako poważną serię. No, pomijając ten poprzedni odcinek. Ale to po prostu będzie sobie taka seria, która jak będzie mi się w to chciało grać, to będzie się pojawiała, nie? Chyba, że będziecie chcieli faktycznie u mnie oglądać, no to będzie się pojawiała częściej, jak najbardziej. Ale mówię, no mam nadzieję, no ciekawy jestem, czy was interesowałoby takie GTA, bo myślę, że miałoby też fajną oglądalność. A jakaś taka starsza część, bo dużo ludzi sobie lubi wrócić, nie? Ale to mówię, no jak chcecie. A tak z nowszych gier, no to nie wiem, czy w ogóle będzie coś do nagrania. Poza tym, ten, finansowo u mnie nie aż tak kolorowo, żeby kupować sobie na gry po 200 zł, tak jak Cyberpunka kupiłem, czy coś. Nie wiem, ja w ogóle nie lubię wydawać pieniędzy na gry, no ale ten, jakby... Nagrywam to muszę, wiecie, coś mieć, nie? Ale mówię, no to GTA ten. To myślę, że byłoby ciekawe. A jeszcze tak co do Cities Skylines, bo też możecie się zastanawiać, to po prostu robię sobie przerwę, bo tak mniej więcej tak samo jak w Minecrafcie dzisiaj nie mam pomysłu co zrobić, tak w Cities Skylines już ostatnio w ogóle nie mam jakby weny do nagrywania tego. I wydaje mi się, że te wszystkie odcinki są takie trochę sztuczne, są takie sztucznie nagrane i trochę mi się, aż źle to wygląda po prostu, bo ja tam udaję, że się dobrze bawię. Nie, po prostu nie wiem, buduję miasto i nie robię nic ambitnego, nie mam żadnych pomysłów za bardzo. Także muszę po prostu sobie odpocząć, jak będę miał znowu ten hype na tą grę, no to sobie po prostu w nią pogramy i będą sobie odcineczki, nie? Tak w ogóle coraz bardziej się zastanawiam nad tymi live'ami. Możecie też pisać, znaczy nie wiem, czy nie patrzyłem się pod poprzednim odcinkiem z Minecrafta, w sensie tym dwugodzinnym wczorajszym. Ale możecie pisać w komentarzach, jakbyście się nastawili na jakieś live'y z... Może nawet Cyberpunka w sumie. Takie nie jakieś super długie live'y i też nie jakieś bardzo częste, ale jakieś tam jeden czy jakieś dwa.
Czy z Cyberpunka, czy z Minecrafta też na przykład, jakieś kopanie, czy coś, nie wiem. Ale to możecie też napisać po prostu, jak się na tym nastawiacie, bo mówię, no bo... Staram się, jakby live jest o tyle fajny, że mogę sobie bezpośrednio bardziej z wami móc porozmawiać, nie? To jest taka bardziej bezpośrednia interakcja, no filmy to tak ten. Ale to mówię, no to po prostu musicie też mi napisać, czy w ogóle chcielibyście, nie? No. To ten. Musimy sobie poczekać. No dobra, poczekam. Jestem na miejscu. Trzeba czekać. Wow, naprawdę? Nie wiedziałem. No shit, Sherlock. Dobra, to chyba on tutaj jest, tak? Okej, wsiadamy do wozu Rivera. Manu River. Cześć, Vi. Jak się trzymasz? Bywało lepiej. Wiem, widać po mnie. Fajny wóz. Fajny wózek. Nowy? Ten sam. Nie jesteś w nastroju do pogaduszek, co? Nie bardzo. Przepraszam. No jest, to co się stało? Przepraszać. Potrzebuję z kimś pogadać. No. Najpierw obejrzyj. To obejrzyj. Wow. Jak on, jak... On cię niby to... A, wiadomości. Witam, nazywam się Arif Iqbal. A to jest cicho. Znowu martwi politycy? Obejrzyj. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. 10.38, powtarzam. 10.38. Rejestracja 2 AA6244. Wyłaź, już! Ręce do góry! Spokojnie, panie władco. Bez nerwów. Zamknij się! O kurwa! Centrala! 10.53, 10.54. Powtarzam! 10.53, 10.54. O! Zestrzelili go. Chłopiec nagrania to LeVar Martinez, lat 17. Rodzice zgłosili jego zaginięcie ponad miesiąc temu. Niestety, LeVara nie można było już uratować. Jego organizm nie wytrzymał ostrego wstrząsu septycznego. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatkowi podawano bardzo wysokie dawki hormonów, sterydów anabolicznych, a także stymulantów. W samochodzie, którego właścicielem jest Anthony Harris, znaleziono przedmioty bądź materiał genetyczny należący do 7 innych zaginionych nastolatków. Boże święty, co tam się stało? Niestety ich dalszy los pozostaje nieznany. Choć Piotruś Pan, jak ochrzciły go niektóre media, przeżył postrzał, dotychczas nie odzyskał przytomności. Jego przesłuchanie jest więc niemożliwe. Będziemy informować o dalszych rozwiązaniach, a teraz przerwa na reklamę. Piotruś Pan, to jakieś twoje stare śledztwo? Co się stało? Znałeś go? Nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzeniec, Randy, zaginął jakiś czas temu. A ten chłopak na nagraniu miał na sobie jego buty. O kurwa. Niedobrze. Powiesz coś więcej o tym zaginięciu? Ja i siostra nie za bardzo się dogadujemy. Nawet nie znam szczegółów. Żałuję, że nie było mnie przy niej, kiedy tego najbardziej potrzebowała. Co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i odsunęli cię. Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. A śledztwo prowadzi Gonaga, dupę Gilein. Jak na razie gówno zrobił. No nie. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo gość jest warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. Okej. Ciekawe, to ciekawe. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je odtworzyć jako braindance. Co? Masz dostęp do tych snów? Jeszcze nie. Ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Tak dziwnie idziesz, niepochodnie. Aha. Dobra, ciekawe, ale co, o co, nie wiem. Po co nam jego sny? To nam jego sny jakoś coś w ogóle podpowiedzą, czy coś? Nie wiem. Pewnie tak, no muszą. Ale to takie ciekawe, no. Ale fajne auto. A, bo to jest to, dobra.
Podługo, jakoś tak dobrze nie widziałem. Nie zupełnie. Wejdziemy tam razem, ale nie głównymi drzwiami. Czemu nie? Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Okej. No to gdzieś tam są jakieś dwa wejścia. Ciekaw jestem, czy któreś jest lepsze na przykład, a któreś jest gorsze. Pewnie można ten... Nie, to zamknięte jest jednak, tylko tędy nie. To jest ten bliżej chyba. Tam jest drugie. I to jest bliższe. A, nie, dobra, to jest jedno. O, nie. To tu muszę użyć zdolności, a nie mam zdolności. Jak mogę wejść tutaj inaczej? Mogę sprawdzić parkourem. Chyba, że trzeba mieć do tej misji zdolności, jeżeli tak, to lipa. Może tędy. Dobry? Świetnie. To co teraz? Szukamy wejścia. Mają tu dzisiaj audyt, więc w razie czego nie musimy być cicho. A, okej. Okay. Skąd wiesz o audycie? Przygotowałem. A, tu do góry. Ej, dobra, rozumiem. Czaję. Gdzieś pewnie tędy będzie można wejść. O, proszę bardzo. Dobre. Dostań się do laboratorium. Zrobię z Riverem. Dobra, no chodź River. Już sobie tam wejdę do środka. Dawaj, szybciutko. Wiesz, gdzie trzymają ten braindance? Ponoć w pokoju, w którym medytują z niedzieciaków dotkniętych autyzmem. Będzie opisany nazwiskiem Anthony Harris. Okej. Za pomocą Kiroshi, ten. No dobra, no to mamy sobie Kiroshi, proszę bardzo. Ryk, to chyba nie. Chyba nie. Nie wiem. Mam nadzieję, że to się samo wyświetli, jak to znajdziemy. Chyba, że nie. Z tych pokojów chyba możemy sobie odpuścić. Boże święty, to jest dziecko. No. Tu coś jest. Ale to nic ciekawego. Tutaj tu coś, jakby jakaś skrzynka. No weź, przesuń się. Mogę to zeskanować? Nie wiem. Widzi mi się na żółto, ale nie mogę nic z tym zrobić, jakby. Tutaj mogę się w ogóle włamać, ale to jakby mi po nic chyba. Zamknięte. Nie wejdę. Ja bym szedł. Jakoś tak tyłem czy coś, nie wiem. Dobra, ale gdzieś możemy... O, tutaj coś jest. Co? Prawka na dokonanie, nic z tym, bo nie mogę zrobić przecież. Tutaj coś, ale to są telewizory. Okej, tutaj gdzieś wchodzimy, git. Ale tu... O, coś tu jest. Tutaj pusto. Nie widzę żadnych braindance'ów. No nie, raczej nie. Ale? Włącz, użyj wiadomości. Można sobie przejrzeć, może coś tutaj będzie ważnego. Nie wiem. Nie, tutaj też nie. NCPD laboratoria. Nie wiem. Jeśli jakby tutaj coś było, to by się pewnie samo odznaczyło, ale to raczej nie jest nic ważnego. Pewnie to ciekawostkowo będzie mogło sobie było można być to tym przeczytać. Na pewno nie trzymają braindance'ów. No to po co my tu wchodzimy w ogóle? Jezu, muszę tak na niego czekać, aż stąd wyjdzie. No nie można tego stwierdzić, zanim wejdzie do tego pomieszczenia? Serio? Aha, dobra, tutaj nie wchodzimy, ta, a tu? Możemy sobie wejść. Można przejrzeć, tu jest, aha, tu jest toaleta, to jakby po co mi to? Dobra, tutaj coś jeszcze jest. Też jest toaleta, okej. Tu są jeszcze jakieś pomieszczenia. Git. Wyskanujemy i tutaj coś jest. Ten laptop DA. Ale to... Ale już drzazgę, ale nie zapisano. Szukamy dalej. Okej. Spoko. O, tutaj coś jest, proszę bardzo. Coraz więcej tych rzeczy w tych pomieszczeniach. Co tam, żeś tak cyknął? Co tu jest napisane? Anthony'ego Harrisa prawdopodobieństwo znalezienia bliskie zeru. Aha. No to... Nie mogę tutaj sobie zryczeć, tak? Nie, dobra, spoko, okej. Okay. Jak bliskie zeru, to bliskie zeru. Okej. Okay. Tutaj coś mamy. Tylko puste opakowanie po braindance'ie. Tutaj coś jest. Nie. Od 10 do 20%. To niedużo, dobra, ale dalej. Tutaj coś jest. Ej, River! To chyba ponad 90%, no. Masz coś? Jeszcze nie. Anthony Harris. Spróbujmy w tych szufladach.
są Plaintens, ty. Ale nie mogę tego przeskanować. Ktoś tu chce zostać gliną, gdy dorośnie. Okej, okay, dobra, teraz ja wszystko skanuję. Gate. Tu sobie mają skanuję. Dobry sprzęt. Bo mają zaradne kierownictwo. Mhm. To jeszcze chciałbym zeskanować. Bill Graham? Nie, Anthony Harris. Okej. Okay. I to nie to, a to? Co? Okej. Okay. River? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować donosu, że niucham w nie swoje sprawy. River? Jawen. Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Nie zawiesili. A ty to kto? Wzywam policję. Prawdziwą! Czekaj, wysłuchaj mnie najpierw. Naprawdę, River? Nie dość ci kłopotów? Piotruś, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Jakie przepisy? Tu chodzi o życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Idźcie. Wynoście się, no już. Słuchaj, współpracujesz z gliniarzami, więc wiesz, jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie żyjemy w mieście bezprawia. Bezprawia? Nie. Yeah. Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali. Na 2 godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. Nie chcę was tu nigdy widzieć. Szczególnie ciebie. Jeszcze go dobrze nie poznałeś, co? To drań. Ledwie znam Rivera. Tylko współpracujemy. Nie wiesz w żadną jego obietnicę. Dzięki za troskę, ale tracimy czas. Gdzie jest Braindance Harrisa? On nie śni. Czekaj. Jak to? Pocisk uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Chcę się przekonać. A, dobra. Chcę. Spróbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie podwzgórza i wyprodukowanie hormonu. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Dlaczego nie spróbowałaś tego wcześniej? Bo w przeciwieństwie do Rivera, znam działanie mózgu ze studiów medycznych. A nie z książek czytanych komuś przez ramię. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idźcie już. Otworzę wam frontowe drzwi. Chodźmy, Lee. Wiem, od czego zaczniemy. Niedobrze. Tak przy okazji, co wiesz o biochipach? Chodzi mi o relika Arasaki. Ma służyć do przechowywania śladu pamięciowego. Wiesz, chodzi tak jakby o czyjąś osobowość zapisaną na biochipie. Tak, wiem. Ale co w przypadku, gdy engram zacznie się nadpisywać na osobowość nosiciela? Nadpisywać? Nie wiem nawet, czy to możliwe. A czemu cię to interesuje? Nieważne. To nic takiego. Dzięki. No tak ciekawostkowo sobie zapytałem, a co? W sumie, jeżeli mamy opcję, to czemu by nie? Dobra, bo teraz biec do jego samochodu, pewnie przeteleportował do niego. Wow, tutaj. Okay. Ale ciekawa sprawa. A, dobra, bo sobie znowu tędy. Halo. Mogę przeskoczyć? Ej. Ej, naprawdę? Halo. Tam spację i nic nie mogę zrobić. Mogę zamknąć tylko. Mogę otworzyć. Nie mogę przeskoczyć. No nie. Dobra, czekaj, czekaj. No prawie. Kurde no. Ej, no dlaczego? No nie. Dobra, powiedziała, że nam otworzy główne frontowe drzwi, także może będę mógł sobie zejść. A, tędy nie mogę. Może będę mógł sobie zejść jakąś windą czy coś, nie wiem, mam taką nadzieję.
A, dobra, tu jest wyjście. Koleś myśli, że będziesz na jego zawołanie. Hej, River jest w porządku. Jak na gliniarza? Nie każdy glina to kutas, tak jak nie każdy rockerboy jest narcystycznym dupkiem. No nie wiem, Vi. Znasz jakiegoś rockerboya, który nie jest dupkiem? No, w sumie. To może być tylko kwestia tego, że po prostu nie znamy za wielu rockerboyów. W sumie. No dobra, to co robimy? Panie River? Panie Rzeko? Gdzie jedziemy? Co cię gryzie? Straciłeś odznakę. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie wiem. Jesteś trochę głupi, wiesz? No, wiem. Trudno przychodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie. W porządku. Powiedz mi lepiej, gdzie teraz jedziemy. Do Joss. Do matki Randy'ego. Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu. Okej. Dobra, no to... A dlaczego nie próbujemy znaleźć mieszkania Harrisa? Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu. I próbujemy. Chcę znaleźć u Randy'ego jakieś połączenie z Harrisem. Słaby trop. Najlepszy, jaki mamy. Nie boisz się, że Javen doniesie na ciebie do przełożonych? Przyjaźniliśmy się kiedyś. Nie sądzę, żeby to zrobiła. No, nie mówiąc o tym, że też mam na nią haka. Nawet jeśli nie zamierzam go użyć. Interesujące. Gdy przyjdzie co do czego, Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Kiedyś przy piwie wszystko ci opowiem. Na razie powinniśmy się skupić na znalezieniu Randy'ego. Racja. Dobra, tylko jakbyśmy mogli jechać szybciej albo po prostu pominę podróż, bo czemu by nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Trochę mnie tu nie było. Kiedyś przyjeżdżałem cały weekend. Mam nadzieję. Zmieniło się coś od ostatniego razu? Takie miejsca się nie zmieniają. Okej. Jesteśmy chyba w ogóle na Badla... A, nie do końca. Ale na obrzeżach jesteśmy. Dobra, no ale to idziemy w takim razie. Tutaj. Tak? Nie, dalej. Boziu. Ej, że chodź szybciej. Pobiegniesz za mną? Nie wiem, czy podejdę. Chyba nie. To okolica. No całkiem spoczko tu. Tu jest prawie... O! Czekaj. Git. Dobra, teraz możemy gdzieś iść. No. Dążyj za Riverem. Jestem za nim. A, okej. Okay. Że te postacie po schodach tak zawsze wolno chodzą. Masakra. Coś jest w ogóle do podniesienia. Jest jeszcze coś tu ciekawego będzie. A, tu jest tylko lustro. River. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy. Bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj Vi. No, dzień dobry. No więc Vi, chodzi o Randy'ego? Randy został porwany. Dlaczego nie zadzwoniłeś? Joss, ja... Chciałeś przemilczeć prawdę. Jak... Kurde, miałem w ogóle o tym nie mówić. Teraz sobie przypomniałem. Po prostu to kliknąłem. Szukamy go, Joss. Tutaj. Kłótnia w niczym nam nie pomoże. To moje dziecko. Nie mów mi, jak mam się zachowywać. Joss. Musimy przejrzeć rzeczy Randy'ego. Po co? Żeby znaleźć jakiś ślad. Zaufaj mi, Joss. Tylko niczego nie zniszczycie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Chodź, Vi. Jestem, co to jest. Dzieci o, mogę. Bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. Miałem o tym nie mówić, ale już trudno. W sensie o tym, że został porwany, ale już tam ten jakby po ptukach. To się do podniesienia. Nic nie ma. Dobra, idziemy za nim. Co o tym myślisz? Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Randy'im. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. A, okej. No, czyli w sumie spoko, że jej powiedzieliśmy.
Może być i tak. Wuje Cleaver! O, cześć. W sensie to nie ma. Cześć, Monique. Cześć, Dorian. To twój kolega z pracy? Przyjaciel. No dobra, idziemy. Zostaniesz do jutra. Tutaj chyba, nie? Zobaczymy. Mama czeka na was z kolacją. W ogóle chyba pierwszy raz są dzieci w tej grze, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien. Nie wiem, jakoś tak wcześniej nie kojarzę, żebym widział. Okej. Jeśli tutaj sobie wchodzimy. No i co? To stara przyczepa Joss. Randy ją zajął, jak kupiłem im nową. Burdel jak u mnie za starych czasów. Cześć ze śmieci, a ty się porozglądaj. Okej. Coś widziałem w ogóle. Tutaj coś jest. Już Randy'ego. Mam tu jakiś oldschoolowy kluczyk. Raczej nie tego szukamy. Okej, dobra. Ale sobie znalazłem. Okej. Mógłbyś tu włamać, czy co? Na czerwono. Awaria. O. Tara. Tara, siema. Co to jest? Łazienka, toaleta. Tutaj coś jest. Pojemnik. Rady substancji chemicznych. Ciekawe. Ale mogę go jakoś, nie wiem, podnieść, czy coś? Nie chcę się przeglądać w lustrze. Nie, chyba nie bardzo. Tylko wskazówek, a jednak. A to jest tutaj, no ale to... Zeskanowałem, a podnieść to tego... Chyba, że mogę. O, jest, narkotyki. Szkoda gadać. To wina społeczeństwa. Okej. Czy coś tutaj mamy? Nic nie widzę przynajmniej. Chcę poklikać po prostu F. Mieć szczęście, że coś trafię. Ale nic nie widzę. A tutaj mamy... Uhu. Tainted Overlord. Jego ulubiona kapela. Dobrze go znasz. Na każde urodziny wysyłam mu jakiś album. Okej. Widać jeszcze stare sznyty, jak mierzyliśmy wzrost dzieciaków. Gdzie? A faktycznie jest. No dobra, ale to my tutaj już jesteśmy. I tutaj coś jest do zeskanowania. Mogę ją sobie otworzyć. Jakaś gra. Ma kod nadania. Zostawił w szafie ulubioną bluzę. Pielniczkę podniosłem i tyle. I to chyba już więcej tutaj nie ma do zeskanowania. To w ogóle podświetla. Ale to sobie to zobaczyłem. Coś jest do podniesienia. Nie wiem, no nic tu więcej chyba już za bardzo nie ma. No tu nic podnieść nie mogę. A, tu coś jest. Wygląda na drogi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. No weź to podnieś, zobacz co tam jest. No. No dawaj. Ciekawy jestem co to. O, jest. Opalacze bojowe. O, super. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Zobaczyłbym co ma w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? Nie znam. Nie znam się na tym, River. Cholera, trzeba będzie odgadnąć hasło. Co mógł tutaj wpisać? Wszystko. Co to za dziewczyna? Jego była, Natalie. Jak miała na imię ta jego dziewczyna ze zdjęcia? Natalie? Musimy kombinować dalej. Tak myślałem. Coś więcej. Znajdź hasło do komputera, może gdzieś w jakiejś szafce, gdzieś, może, nie wiem, na biurku, może... Dawaj. No nie, to jest odbiornik telewizyjny, jest wyłączony. W jakichś książkach może. Nie wiem, a może jednak nie tutaj. O, tu coś jest. Jupa Aldecaldos? No dalej, wi. Wędka po ojcu, okej, no spoko, dobra, ale... mogę to włączyć. O, jakiś mrok. Liberum arbitrium. Popracowałbym nad brzmieniem, ale słychać, że chłopaki wkładają w to serce. Dobra, tutaj coś jest? Brandy. To chyba jego tak. Może takie hasło będzie,
Nie wiem, może. Nie, no tak szukam jeszcze. Co to pojemnik na pigułki? No przecież już to podnosiłem, dobra, ale. Nie wiem, no gdzie tu jeszcze może być hasło? Znajdź hasło do komputera. No czekaj, czekaj, coś było. Mówiłem, opcje dialogowe już nie mam. O, jest. Może Aldecaldos. Wiesz, jupa po ojcu. Fajnie, że on nic nie robi. No naprawdę, jakby to nie zadziała w momencie, w którym nic nie wpiszesz. Wpisz tytuł tego kawałka. Nawet ekran się nie świeci. Liberum Arbitrium. O, teraz coś wpisał, pewnie zadziała. Mamy to. O. Pomóż mi to przejrzeć, co? Wiadomości, jak chce mi się tego czytać. Jeżeli chcecie, to możecie sobie pozatrzymywać. W jakim wozie złapali Harrisa? W jakim wozie? Blokada ulic? Kurczę, ja pamiętam ten dzień, River. Mieszka niedaleko starej szkoły, zanotuj to. Okej. Pienki. Strasznie empatyczny człowiek z tego Antoniego, co nie? Mhm. Niespodzianka. Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu grę w prezencie. Zeno? To ta sama, którą znalazłeś w szufladzie. Z kodu nadania wynika, że Kutas wysłał ją na Badlandach. Dobra, znowu. Okej. Okay. Koleś podszedł Randy'ego jak zawodowiec. O! Wczoraj... A, Natalii. Bardzo. Okej. Okay. Odp. I też znowu Antoni. River. Czy ty, kurwa, widzisz to, co ja? To jest? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. Ja pierdolę. Ten skurwiel namieszał mu w głowie. Zajebiście, że znalazł naszą stronkę. Jestem gotowy, może... to jest wszystko jak fajnie, że się cieszy się też o... Okej? Rodzina. No nie, no nie chcę mi się tego czytać całego. Znaczy mogłem, ale... Ania z Rydda. Natalii musiała być jedyną osobą, której Randy ufał. Możemy zobaczyć tę stronę z linku? A, zaraz. Drax Arbad. Wiesz... Ale wiesz, o co chodzi, jak miałeś w ogóle w głowie. Nie zbierasz połączenie... Aha, dobra, no to ona, okej. Okay. Jeszcze pliki tylko chciałbym przejrzeć. O, okej. Okay. Hej, śmieszne. Czekaj, co? Ej. Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam gęsią skórkę. Boże święty, o co tutaj chodzi? Chwila, moment, żaden. Boże. Ale fajnie jest zrobione w ogóle, tak graficznie i tak dalej. Tylko nie wiem, o co tu chodzi. Boże święty, w ogóle oczu nie mają. Pierwszy trylog, coś tam, nic ciekawego. I tutaj chyba też nic ciekawego, nie wiem, dobra, sieć. O. Jest jakiś link. To chyba ten, o którym pisał Randy. Zobaczymy. Okej, wiesz, kliknij w obrazek na stronie, okej, okay, kliknąłem w obrazek. Ukryta strona Antonego Harrisa. Kurwa, aż ciarki przechodzą. Przeszukaj stronę. Poszukałem sobie to, dołącz do nas i pliki. Ej, był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. To jest to, czego szukaliśmy dla Javendi. Mamy to. Randy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz, co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harrisa. Oby. Ej, może jak użyjesz jakiejś netranerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Załącz IP Harrisa. IP Harrisa będzie na przykład w sieci. Nie, dobra, nie mam tego pojęcia, jak sobie to IP znaleźć. A, chwilę, moment. Aha, nie dam ra, okej. Okay. Jakiej magii? Trudno, poradzimy sobie bez tego. Kreskówka, River. To może być to, czego szukaliśmy. Mhm. Wyślij ją do Javen. Pamiętasz, co mówiłeś? Może skłoni Harrisa do śnienia. Wysyłam od razu. Mhm. Okej, okay, napisała, że odezwie się rano. I że jestem draniem. I... chodźmy coś zjeść. Okej, okay, a co? A coś dobrego. Jezus, jak się głodny zrobiłem. Boże święty, zaraz sobie coś zjem.
A tak rzeczywiście, w sensie, no ten... Sorry, autentycznie się głodny zrobiłem. Nie straszmy za bardzo, Joss. Jesteśmy na tropie i jutro będziemy wiedzieć więcej. Tyle wystarczy. Dorian, proszę. Ale to naprawdę... Skończyliśmy, Joss. Zjadłyście? To do łóżek, spać. Wujek, zostało dla ciebie. Dzięki, Monik. Hej, troszeczkę podeptane, ale dalej smaczne, nawet smaczniejsze. Wiesz, by ty to jadł. Powiedzcie, że coś macie. Wiemy, że Randy znał porywacza. Kontaktowali się. Dlaczego miałby to robić? Mieliśmy też. Tak jest. Szukał pomocy w złym miejscu. Ma dziwnie szczękę wysuniętą, jakby nie wiem. Kiedy ostatnio coś jadłeś? Wczoraj. To jedz. Ja nie jestem głodna. Dzięki, może później. Ja bym zjadł. Uff, to takie burgerki. Mają normalnie grafikę jak z GTA San Andreas. A ty mi powiedz, ale tak szczerze, i nie patrz na mojego brata. Co? A, okej, okay, dobra, no już. River to świetny śledczy. Na pewno go znajdzie. Nie poddam się, Joss. Wygląda smacznie. Ale bardzo jak z GTA. Joss, czy V może się przespać do jutra w przyczepie Randy'ego? Tak, tak. Kiwa głową, że nie, ale tak. Prawda? Musisz mi pomóc doprowadzić tę sprawę do końca. Oczywiście, że nie. Zostanę. Dasz sobie tam radę? Jasne. Za chwilę pójdę się położyć. Musi być ci ciężko samej z trójką dzieci. Z mężem wcale nie miałam lżej. W najlepszym wypadku po prostu nie było go w domu. Czasem wolałam, żeby zniknął gdzieś na miesiąc, nie dając znaku życia, niż kręcił się w pobliżu. Ulżyło ci, kiedy go zabrakło? Płakałam każdej nocy przez kilka tygodni. Zabito mi męża V, ojca moich dzieci. Przepraszam. Randy zamknął się w sobie, a miałam na głowie jeszcze dwójkę maluchów. Było mi źle z nim i bez niego. Pewne sprawy nie mają dobrych rozwiązań. Tak źle i tak niedobrze. Aż tak źle z nim było? Motocykl i autostrada. To był jego świat. Za to w domu... Coś ci opowiem. Raz wziął ze sobą Doriana do miasta coś załatwić. Wiesz, jak ojciec i syn. Wrócił wieczorem, pijany, awanturując się, że nasłałam na niego gliny. A nasłałaś? River go znalazł w jakiejś knajpie i zabrał Doriana do domu. Szkoda słów. Kurde, nie to chciałem kliknąć. No i ciur. Chciałem jeszcze kliknąć na to ostatnie. I obudź się. Już, już, dzień dobry. Przecież nie śpię. Dzwoniła Jałen. Mamy to. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Masz braindance? Tutaj. Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze. Okej. Okay. A mogę sobie wejść w ekwipunek? Mogę, bo chciałem zobaczyć, okej, okay, będę miał w ogóle możliwość sobie tutaj. Ale chciałem sobie zobaczyć w ekwipunku. Okej, okay, dobra, przebrałem się po prostu troszeczkę. To jest coś takiego jak ekwipunek, wirtualny kombinezon. Tylko nie wiem, czy to będę miał na zawsze, czy to mam na kiedy, nie wiem. Ale pancerz mam 280. A jak sobie to zdejmę? Pancerz mam aż 280, znaczy nie zmienia. No to sobie założę w takim razie, bo to spoko wygląda. Okej. Okay. Dobra, założyło się. Okay. Szybka ta twoja pani doktor. Nieźle. No, co się z tobą dzieje, Antony?
Wiesz, że będę musiał to zgłosić. No to nie jest normalne, Antoni. Zabiłeś Liamowi jego żółwia. Był chory. Ciągle się chował w pancerzu. Nie jadł. Chciałem mu tylko pomóc. Wstrzykując somatotropinę? Oszalałeś? Czy to jest coś, czego uczył cię twój ojciec? Przygarnęli cię dobrzy ludzie, zaufali ci. A ty jak im odpłacasz? Umarł ci kolega, rozumiem, ale... Ale to cię nie usprawiedliwia. Pierdolisz. Coś ty powiedział? Dosyć tego. Dyrektor dowie się o wszystkim. Twoi nowi rodzice również. Widzę, że jaki ojciec, taki syn. Wow. Ja moment. Cofnęliśmy się do czasów szkolnych Harisa. Okej. Kojarzę tę strzelaninę w szkole. Omawialiśmy ją w akademii. Czekaj, sprawdzę, która to była szkoła. Laguna Bend. Niestety w latach 50. zalali ją razem z całym miasteczkiem. Ale przynajmniej wiemy, w jakiej okolicy mieszkał Harris. Okej. Chyba wiemy już wszystko. Jak to wszystko? Powtórki. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Skanujemy sobie wszystko elegancko. Trofeum z 2042 za pierwsze miejsce w międzyszkolnych zawodach zapaśniczych. Jest nauczyciel, dobra. O. Ani słowa o moim ojcu! Halo. Tak, gówniarzu, wiem o wszystkim. Wasza farma padła, więc twój stan strzelił sobie w łeb. Zamknij się! Zamknij bez! Nie masz prawa mówić o moim ojcu, śmieciu! Nie masz prawa! Nie masz prawa! Był zbyt słaby! Ja tylko chciałem pomóc! Boże święty, jaki plombany sen, co to jest? Dobra, ale chciałem sobie jeszcze cofnąć. Okej. Cofamy sobie. Boże święty. Ale dziwne. Okej, dobra, ale cofamy. Mam teraz wszystko podkreślone. A dziwnie to do tyłu brzmi. Ja moment, bo tutaj miałem... O, jeszcze jedno to skanowanie, no. No, ale halo. Okej, dobra. Teraz weź mi to zeskanować, no. Dawaj, proszę cię. No. O, dobra, jest. Git. Okej, no to mogę już sobie w takim razie wyjść chyba. Nie wiem, teraz mi się w ogóle pokazuje, że mogę sobie coś zobaczyć przez całe nagranie, ale to jakby... Nie ma tam nic, także wychodzimy, a wychodzi się... Okej, dobra, wychodzimy z tego. Już tam nic nie widzę. Wow. Okej. Wow. Okej. Mogę zeskanować. Prawa. Jak tu mogę zeskanować? Pokazuje mi, czy coś mogę, ale co? Nie wiem. Wow. Autentycznie nie wiem, co mogę zeskanować. No dobra, okej. Okay. Może po prostu obejrzyjmy to sobie. Tony! Gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj! Idę! O, jego twarz jest zamazana. Tony! Do mnie! Tak, tato. Czy ty o czymś nie zapomniałeś? Ej! Do ciebie. Nie wiem. Poziom choliny i metioniny. Co widzisz? Za niski? Miałeś sprawdzić przed pójściem do szkoły. Masz mi coś do powiedzenia? Ta krowa umrze przez ciebie. Zabijesz ją, tak jak zabiłeś matkę. Przepraszam. Nie przepraszaj, tylko podkręć jej hormony. A potem wyłącz tę cholerną kreskówkę. Ile razy ci mówiłem, że masz jej tak nie zostawiać?
Na co chodzi? Ja próbowałem wyłączyć to gówno. Widzę, że tam jest dużo rzeczy do skanowania już, ale chciałbym to po prostu zobaczyć sobie tak normalnie. Dobra, to po prostu idzie, nic się nie dzieje. O. O. O, ktoś znikł. Ktoś tutaj był. Widać ewidentnie sylwetkę kogoś i ona nagle znika. Z krowa. O Jezus Maria, jakiś pęści krów. Le? Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Jest ta kreskówka tutaj. Borecik. Okej. Okay. Jest ta kreskówka bardzo dziwna. Jest nasza kreskówka. Dzieciak musiał ją naprawdę robić. Okej. Okay. Chyba wiemy już wszystko. Dobra. A więc... cofamy sobie. Proszę bardzo, bardzo ładnie. W ogóle może bym to sobie restartował. Okej. I teraz nie wiem, co mogę tutaj zeskanować. Kompletnie nie wiem. Tony! Gdzie ty znowu polazłeś? Chodź tutaj! Idę! O, teraz mamy tak, do zeskanowania ojca. Bez szans na identyfikację. Młody był tresowany przez ojca. Okej, tutaj coś jest. Wygląda na komputer do sprawdzania funkcji życiowych bydła. Inne warstwy... nic tutaj nie ma w tych innych warstwach. Dobra, no to dalej. Tutaj nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Dalej coś jest. Tutaj coś jest. Okej, tutaj coś jest w takim razie. Wtryski, którymi podawano leki dla krów. Ludzie jedli mięso nafaszerowane tym gównem. Okej, przesuwamy sobie dalej. I tutaj coś jest do zeskanowania, proszę bardzo. Suplementy w tej pasze miały utrzymywać bydło w dobrym zdrowiu. Dobra, ale coś tutaj jest na początku, no chciałbym sobie to zobaczyć, ale... ale ta bajka od przodu, w sensie od tyłu, no nie odtwarza się w tył. Ciekawe. I co tutaj niby mam do zeskanowania? W tym momencie, o... Teraz. Może głos? Nie no, ale to autentycznie jest tutaj, na tej warstwie. Podświetla mi się ta krowa na żółto, ale nie mogę jej zeskanować coś jakoś, tak nie wiem. Jest. O, jest. Widzisz? Ta krowa jest chora, jak cała reszta. Dobra, no to wszystko. Lecimy dalej. W sensie, no wychodzimy chyba z tego Brain Dance'u, albo przechodzimy do następnego. O, zależy. Tak, no do następnego przechodzimy. Okej. Od razu bym sobie w ogóle wyszedł z tego, albo... To chyba to nie. Miejsce, V. Nowsze wspomnienie, to jego kryjówka. Jaka to cały czas leci. Cały czas jest ta sama jakby... O. O kurde, o kurde, co to, kto to, co to, to? Co tam się dzieje? Jakieś parąbane rzeczy. No, przewidźmy trochę, bo on tutaj też idzie i nic się nie dzieje tutaj. No dawaj dalej, dawaj dalej, dawaj dalej. Bożu. Bardzo dużo rzeczy do skanowania. Już widzę. I tutaj się ktoś czołga. Chodzi. Chodź tu, urwi się. Zrobisz sobie krzywdę. Tony się tobą zaopiekuje. No już, spokojnie. Okej, okay, dobra, restartujemy. Teraz tak, cyk. Oczywiście w tym trybie. Cyk, 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 cyk. I mamy tutaj gdzieś zaraz pierwszą rzecz do zeskanowania. Nic totalnie nie widzę. A tutaj coś jest, dobra, okay, już widzę. Cyk. Jakieś przewody. Okej. Dalej. Proszę bardzo, tutaj coś jest. Jest zegar. Godzina przed północą. Tutaj coś widzę. Wygląda na to, że Piotruś Pan zrobił z tej farmy małą fortecę. Tutaj. Paliwo. Pewnie na jakiś czas zrobili to warsztat samochodowy czy coś. Okej, okay, dalej. Ktoś leży, Boże Święty. Pierdole. Trzyma porwanych chłopaków jak krowy. Właśnie nie widziałem tego wcześniej. Le?
Coś im tam chyba wstrzykuje, dobra, ale... O, nie tak chcę. Tab, shift. Jakaś inna warstwa dźwiękowa tutaj ponoć jest, audio. Ale nic tutaj nie widzę. O, tutaj coś jest, okej. Hej, słyszysz to co ja? Śmieciarka daje sygnał do wyładunku. To znaczy, że niedaleko jest wysypisko. Okej. Dobra. Na tej warstwie wizualnej. Okej, to będziemy mieli jeszcze tutaj dużo rzeczy do zeskanowania. Cofnij troszeczkę jednak. I teraz tak. Patrz, kolejny. O. Ta maszyna kontroluje podawanie jakichś stymulantów i hormonów. To tutaj następny człowiek. Nigdzie nie widzę Randy'ego. Tutaj coś jest. Stempela testu jednostki pożarniczej. Rejon południe. Świetnie. Okej. I coś tutaj jeszcze powinienem widzieć, ale... A, tutaj jest, dobra, okej. No, dawaj. Ten komputer jest podłączony do boksów. Gdzieś musi być inny komputer, do którego Harris podłączył miny i wieżyczki. Miny i wieżyczki? O Boże, święty. Okej. Tak w ogóle dziwnie idzie. Tam jest... A, ten gościu tutaj jest. A coś więcej? A nie, dobra, tylko on tutaj jest. No, jeszcze. Coś tutaj mamy. Co? A, tutaj coś widzę. Sygnatura modelu farmy wskazuje na Petrochem. Okej, no tutaj chyba na końcu będzie już tylko ten gościu. Może coś innego? A, jednak coś innego. Hej, to te wieże świetlne. Promowały wtedy nowy album Askrax. Co godzinę miały inny kolor. To już chyba wszystko. Wychodzimy w takim razie. Dobra, ciekawe, dobra, ciekawe. To co właściwie mamy? Wiemy, że Harris wciąż mieszka w okolicy starej szkoły, dziś już zalanej. Z farmy widać miasto i wieże świetlne. To jakieś kilka mil od zabudowań. Okej. Wiemy, że w pobliżu farmy jest wysypisko. Kod nadania gry, którą Randy dostał od Harrisa, wskazuje na Badlandy. Wieże świetlne promowały album Askrax, zmieniając kolory w stałym rytmie. A że znamy godzinę... 11 wieczorem. Tak, czyli farma leży na wschód od miasta, a dokładniej południowy wschód. Stempel testu jednostki pożarniczej to rejon południe. Wiemy, że model farmy wyprodukował Petrochem, więc reszta odpada. To daje nam tylko jeden wynik. To musi być farma Edgewood. Więc? Udało się? Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Vi, jedziemy. Dobra, zaraz, chwilę, moment, spokojny. Chciałem powiedzieć... Chciałem powiedzieć, że ten odcinek będę już teraz skończył, ponieważ już mamy godzinkę. I po prostu w następnym odcinku będziemy sobie dalej to kontynuowali. Poza tym to powiadomienie z góry musi mi zniknąć. I tam pojedziemy sobie do tej farmy całej. A więc, jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i przeczytać opis oraz zostawić subskrypcję, jeżeli chcecie zostać na dłużej. I nie przegapić kolejnych filmów z Cities aktualnie, to teraz co się u mnie pojawia, to jest Cities Skylines, Minecraft, Cyberpunk. No i tak jak mówiłem już na początku filmu, jeżeli byście byli zainteresowani przejściem jakichś fabularnych, no generalnie fabuł, której z części GTA, albo tego Cyberpunka, nie Cyberpunka, Boże Święty, albo tych Watch Dogs, albo Horizon Zero Dawn, po prostu możecie napisać w komentarzach, bo myślę, że fajnie było sobie jeszcze jakąś gierkę na tym kanale móc teraz ogrywać. A więc co? Do zobaczenia w kolejnym filmie.